Witam wszystkich 9 marca na porannej aktualizacji sytuacji na Bitcoinie i Ethereum. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Przechodzimy już do wykresów. Zaczniemy sobie od wykresu jednodniowego na kręgach. Wspominałem, że tutaj po przekroczeniu tej liny mogą pojawić się spadki. I mamy te spadki. Jeżeli ta niebieska strefa nam nie utrzyma ceny, to spodziewam się zejścia w okolice 20 400-20 800 na początek. Natomiast tutaj widzimy, został wybity kolejny poziom, który staje się teraz oporem dla ceny 21 971, i tutaj wsparcie pierwsze 20 453. Kolejny wykres, na którym widać również to, co sobie omawialiśmy wczoraj na jednogodzinówce na forum. Już pokazuję wybicie tej lokalnej linii trendu, dojście do poziomów, które sobie wyznaczyliśmy. Tak, tutaj widać to na tych liniach, na tych kanałach, w których się poruszamy. To nam trzymało prowzrostowo. To jest potwierdzenie też, to jest inna technika wykonywania wykresu z tym poprzednim, ale poziomy nam się potwierdzają. 21 979, 21 590 został zaliczony, zaksięgowany, także myślę, że może być przetestowany ponownie i ewentualne zejście niżej, jeżeli nie pojawi się tutaj większa reakcja popytowa. Pierwszy opór 21 979. Przejdźmy dalej. Tutaj będziemy mieli schemat akumulacji wake-offa, który sobie omawialiśmy. Zaczęliśmy o nim mówić w listopadzie, kiedy byliśmy tutaj, w tym miejscu. Rozrysowałem wtedy, że dojdziemy tutaj do 25-285 zgodnie ze schematem akumulacji. Doszliśmy i teraz spodziewam się tego zejścia niżej, wybicia na wyroku. To nie będzie taki ruch jednostajny, jeżeli jest dobrze określony ten schemat akumulacji wake-offa, no to tutaj to zejście powinno się pojawić. Wybiliśmy ten dołek tutaj, także jeszcze jest możliwe nadbicie tego dołka i kontynuacja już później wzrostów. Tak to wygląda według mnie, według mojego spojrzenia na wake-offa na Bitcoinie na ten moment. Kolejny wykres. Tutaj też wczoraj omawialiśmy sobie, byliśmy na wsparciu 22-259, zostało ono wybite. Kolejne zejście to wsparcie na poziomie około 21-130, w zależności od miejsca kontaktu z linią. Czy to tutaj będzie podbicie i przetestowanie? Jeżeli tutaj dojdziemy, ja będę zagrywał pozycje krótkie na dalsze spadki. Kolejny wykres, którego używaliśmy, żeby sobie potwierdzić te nasze wykresy, jest to tutaj wybicie dołem z tej strefy konsolidacji 21.936, pierwszy zakres 21.400, pierwsze wsparcie, tutaj opór, także możliwe podbicie i przetestowanie tych dolnych krawędzi. Tutaj możemy jeszcze spróbować potwierdzić sobie jakimś mierzeniem FIBO tego całego spadku, który się odbył od wczoraj. I zobaczcie, że tutaj znajduje się to w strefie pomiędzy 0,5-0,61, także mocna strefa, mocny opór dla ceny. Kolejne to będzie Ethereum. Ethereum również zalicza ten spadek, o którym mówiliśmy. Wybiliśmy z tego kanału wzrostowego na spadki, trzyma nam ta tendencja spadkowa. Wybicie tej tendencji będzie pierwszym sygnałem możliwości odwrócenia trendu. Może być próba powrotu do tej konsolidacji tutaj, bo mamy właśnie, jesteśmy w trakcie retestu, jak się przyjrzymy. Znaczy tutaj odbiliśmy się pierwszy raz, następny target 15-13, 14-1497. Tego oczekuję od ceny. Negacją tego scenariusza będzie wybicie tej czerwonej strefy i tendencji spadkowej. Następny opór dla ceny będzie 15-1579 i 1609. Tak to widzę na tą chwilę na Ethereum. Życzę wszystkim udanego dnia. Pamiętajcie, że mamy dzisiaj kolejne ogłoszenie wyników finansowych, co może bujnąć rynkiem i wpłynąć na większą zmienność ceny.
Jeszcze przejdźmy sobie do Fear and Greed Index. Widzimy, że pojawia się już strach na rynku, że inwestorzy zaczynają się obawiać tego, że mogą te spadki się nasilić i każdy stanie się bardziej ostrożny. Jeżeli by się nasiliły, no to może dojść do jakiejś panicznej wyprzedaży i szybszego zejścia ceny w niższe rejony. Także pamiętajcie, uważajcie na zabezpieczanie pozycji. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.